Cześć, tutaj Marcin i witam wszystkich ponownie we Fisher Online. Dzisiaj taka rybka na zapytanie pana trzy kropki o Amura. O Amura, czyli gra skarb tutaj w grze. Zaraz szybko jeszcze go sobie zobaczymy. Gra skarb nie jest jakimś tam wielkim predatorem, a więc nie żre innych rybek. Oczywiście karpik. Ryba do żarcia, duża i wymagająca cierpliwości, około 10 kg maksymalna waga, ale to jak wiadomo w grze te maksymalne wagi to nie są jakieś tam takie, no, że wiecie, no tutaj macie półtora raza większego złowionego przez panią, pana Baby Freezable, 25 kg na kulki, te, nie wiem, truskawkowe, poziomkowe, no obojętnie, dobra. Zaczynamy od miejscówek. Miejscówka numer 1, znaczy to będą, ja mam takie 4 miejscówki. To niektóre z nich, na przykład tak jak ta, to jest pierwsza miejscówka, kiedy nie było dostępne jeszcze te właśnie ten obszar północny w grze. Tutaj właśnie łowiło się te amury. Tutaj w tym miejscu to 143-117, no tam zależy jak pójdziecie, no możecie tam rzucać 15-20-25 metrów na spławikówki. Możecie rzucać na gruntówki, tak jak widzicie teraz na wideo na pewno, bo tam wrzucę jakieś tam wideo. I no właśnie, no, no będzie takie, że możecie tutaj złowić tego amura. To dla mnie miejscówka numer 4. Będą, ja mam 4 miejscówki, których używałem i właśnie to jest numer 4 z tych miejscówek. Dobra, lecimy na następną miejscówkę. Następna miejscówka to jest miejscówka już na tym północnym akwenie, a więc na tym akwenie nowym, który po update'cie tam został właśnie dodany. No wiadomo, Francja to jest typowy akwen do łowienia karpi. Tutaj tych karpi to jest całe mnóstwo. No właśnie ten amur, no wymaga, tak jak tam było wspomniane, trochę cierpliwości. No ale łapie się dosyć, chyba nie tędy, tylko tędy. Łapie się, łowi się tego amura dosyć prosto. No zależy też od tego, gdzie jesteście. No, w jednym miejscu bierze lepiej, w drugim gorzej, ale tak normalnie, jeśli tutaj na tym akwenie we Francji rządzi karp ten leder, nie wiem jak to tam po polsku będzie, ten karp leder, ale no to właśnie ten karp tutaj to jest, nawet kiedy będziecie łowić na amura, to zawsze będziecie jakiegoś tam tego karpę leder łowić. To nie jest tak, że nie złowicie go, zawsze będziecie łowić amura na przykład. Dobra, to jest druga miejscówka. To jest miejscówka tutaj 73-128, no czy tam jak sobie pójdziecie tutaj 74-75-129, no ale z tego miejsca właśnie tutaj, jeśli rzucacie w kierunku tych tam lilii, tych zarośli w ogóle na wodzie, które są, no to tutaj właśnie tego amura możecie też złowić. Tak jak będziecie mieli tutaj na wideo, też złowiłem. Nieduże tutaj biorą, tutaj to jest bardziej miejsce, tak jak dla mnie. Ja wam, to są miejscówki, które ja sobie wynalazłem na tego graskarpia, na tego amura. Tu dzieje, ja zawsze go łowię. Nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać. Może ktoś ma lepsze, to jak ma lepsze, to niech da w komentarzach. I tyle. Tak jak widzicie, no jakiegoś tam amura sobie wyciągnąłem. Tak jak widzicie na wideo, nie wiem jak to jeszcze tam zmontuję, ale no tak, żeby jakoś to było. Dobra, idziemy na kolejną miejscówkę, a więc dobra, trochę mi to zajmie, a więc widzimy się już na miejscu. No dobra, dotarłem na miejsce numer 2, to jest miejsce właśnie tutaj, ta północno-wschodnia część wyspy. Tutaj właśnie, gdzie był odcinek z Amura Czarnego, tyle, że na Amura Czarnego rzucałem tam 19-20 metrów. Tutaj na tego Amura rzucam około 30 metrów. 30, 31, 29, no w takim zasięgu, między 25 a powiedzmy 35 metrów.
To jest właśnie miejsce, no macie wideo na to. Właśnie tutaj takie te amury, jakieś tam większe brały. W tym miejscu, no tak jak mówiłem wam wcześniej, no też będziecie łowić tego karpę ledera. Nie wiem jak to tam jest po polsku ten karp leder, ale też silver karp motley tutaj może wam się wtrącić w wasze szyki łowienia tego amura. No bo tutaj to jest takie, to jest świetne miejsce dla mnie. To jest jedno chyba z lepszych miejsc tutaj w grze. No, szkoda, że tutaj nie ma tego sklepu, gdzie możemy sprzedać ryby, znaczy tego sprzedawcy tego ryb, gdzie możemy sprzedać ryby, no i tak musimy zapierniczać w tom i z powrotem, no bo wiadomo, te karpie no to troszkę ważą, no i dlatego no trzeba latać trochę za nimi. Wędki jakie tu używałem? Tutaj używałem najczęściej wędek gruntowych, rzadko kiedy używałem wędek spławikowych, ale też używałem zawsze, mam jakieś tam dwa fiderki, sobie tutaj rzucę jedną spławikówkę, tyle że ze spławikówką no to nie można rzucić tego daleko i to jest właśnie dla mnie miejsce bardziej na łowienie gruntowe. Co jeszcze o tym miejscu? No niedużo, no. Dobra, lecimy na moje miejsce numer 1. Tak jak będziecie widzieli na wideo, to tak jak było w pierwszym odcinku, to jest dla mnie numer 1 pośród tych wszystkich miejsc, gdzie można złowić tego amura. No tak jak dla mnie, to bez żadnych wątpliwości to jest miejsce numer 1. Te miejsce, które które wam teraz pokażę, to jest dla mnie miejsce numer 1. Numer 1, żeby złowić tego amura. Fakt, będziemy łowić z łódki. No, z pontonu, nie z łódki, czyli z pontonu. Ale no tutaj, jeśli jest misja jakaś tam na amura dzienna, czy tam na jakaś na te zasoby dla waszego gildu, czy tam za waszego klubu wędkarskiego, to jest dla mnie miejsce numer 1. Tak jak widzicie na wideo, no to jest miejscówka, która mi zawsze działa, jeśli chodzi o tego amura. Zaraz, bo się jeszcze gdzieś tutaj zgubię i będą wtedy jaja. Dobra, to jest miejscówka numer 1 dla mnie, na amura. No niekoniecznie tutaj, no tak jak widzicie na wideo, to jest właśnie mniej więcej, no 71-154, 71-155, 72-155, no coś takiego, no mniej więcej w tym obszarze. Tutaj to jest kwadrat B6, na granicy kwadratu B6 i C6. Ale właśnie tutaj zawsze rzucam sobie tutaj na południe, południowy zachód. No i co mogę więcej powiedzieć? No tak jak widzicie na wideo, no to właśnie tutaj złowiłem swoją trofkę amura, tego białego amura, powiedzmy, gra skarpia. Godzina, najlepiej biorą mi te amury. No, biorą akurat na tej miejscówce, to biorą przez cały dzień, przez całą noc. W nocy wiadomo troszkę słabiej, w południe też troszkę słabiej mi zawsze brały, dlatego ten odcinek tyle, no tak długo trwał, powiedzmy, żeby go zrobić, no bo łowiłem tego amura przez 2 dni, powiedzmy, od czasu, kiedy mi pan 3 kropki powiedział, no to tak sobie tutaj siadłem na tego amura. I łowiłem w dzień i w nocy, w dzień i w nocy. No tam w międzyczasie też porobiłem sobie jakieś tam misje gdzieś tam na innych łowiskach, ale no właśnie łowiłem w dzień i w nocy, żeby zobaczyć, żeby kiedy on bierze. I tutaj na tej miejscówce na przykład ten amur brał mi przez cały dzień, przez całą noc. Wiadomo, no tak jak mówiłem wam. W nocy troszkę słabiej, w południe troszkę słabiej, ale rano i pod wieczór bardzo dobrze. W ciągu całego dnia i całej nocy też jakieś tam brały, ale no często też i brały inne. No tak jak wiadomo, karp leder,
Motley też mi brał, no bo to są te ryby, które no chyba przynęty są na tego, na tego amura takie same jak właśnie na te inne ryby. No. Tego ledera, no to wiadomo, można złowić tam też, no nie wiem. Czasami mi się wydaje, że nawet tylko haczyk się zarzuci i też się tego karpia złowi. Motley też na spinning bierze, ale to właśnie tutaj, to jest moje miejsce numer jeden. Tutaj złowiłem swoją trofkę, tak jak widzicie, na dafnie. I teraz tak, jeśli chodzi o wędki. Ta moja wędka to jest wędka, na którą złowiłem moją trofkę. Dla mnie wędka spławikowa na właśnie tego amura to jest wędka, która najlepiej działa. Możecie złowić, wiadomo, bo to wiadomo, to jest gra. Możecie złowić na gruntówkę. Ja robiłem tak na przykład, że tutaj mam gruntówkę z taką podobną przynętą, zanętą i tym wszystkim. Tutaj sobie tam rzucałem na przykład w te miejsce moją gruntówkę. No i tam sobie siedzi ta moja gruntówka. No i tutaj mam mój zestaw ten spławikowy. Cienki zestaw spławikowy. Wiadomo, to są karpie. Wy, jeśli będziecie łowić te karpie, przygotujcie się, że jeśli będziecie chcieli złowić trofeum, tam zależy też od jakiego trofeum, jakie to będzie trofeum, czy tam karp ten leder, czy motley, czy ten grass carp. Dla mnie na przykład ta wędka to jest 28 kg meczówka, 29 kg kołowrotek, 35 kg żyłka główna, przypon 34 kg. To jest za cienka wędka. To jest cienka wędka, tak jak widzicie na wideo, no to będziecie widzieć na wideo, jakoś to tam zmontuję, tak żeby było widać. Ja za tą rybą, za 17 kilo, tym ile to tam miał? 17,5 kilo ten amur, ja musiałem się za nim uganiać z tym pontonem. Te ryby, te karpie tutaj są strasznie silne. Strasznie silne i ta wędka dla mnie to było za mało, żeby go jakoś tam normalnie wyciągnąć. A więc no, przygotujcie się na walkę z tymi karpiami. Dobra, jeśli chodzi o przynęty, Dafnia Tremper dla mnie najlepszy haczyk numer 3, jeśli chcecie to numer 2. Dla mnie Tremper numer 3 to jest najlepszy haczyk na tego amura. Dafnia, najlepsza przynęta. Tak ogólnie to wszystko, co jest zielone, to dla mnie najlepiej bierze na tego właśnie amura. Tak jak widzicie, no tutaj jakiegoś tam na wanilię złowiłem, ale Dafnia, miętowe kulki, to co jest moja druga taka najlepsza przynęta. I kulki, te właśnie kapuściany, powiedzmy o zapachu kapuścianym, czy tam smaku kapuścianym, i to właśnie dla mnie, jeśli chodzi o przynęty na tego graskarpia, to są najlepsze przynęty. Dafnia, do tego te miętowe zapachowe kulki. No tak jak widzieliście w rekordach, no, na te truskawki, czy tam poziomki, czy jak to tam jest, też możecie złowić rekord i to też bardzo duży, nie wiem czy to jakiś tam fuks był tego pana, ale na te właśnie czerwone też dobrze brały mi chyba brały kiedyś dobrze na właśnie te truskawkowe raspberry, ten technoplankton, no, nawet mamy jakieś tam branie czegoś tam. Zaraz zobaczymy, co to tam w ogóle jest. Co jeszcze miałem powiedzieć? No jeśli chodzi o zanęty, właśnie. Zanęty to jest tutaj chyba jedno z ważniejszych rzeczy. No to właśnie tak jak wam mówiłem. No. Będziecie zawsze łowić jakiegoś tam karpę tego ledera. Nie wiem jak to tam, cholera wie jak to tam jest. Po naszemu pięknemu językowi. No, polski język trudnawa i ma dużo końcówków i spółgłosków.
Dla mnie najlepsze przynęty to jest właśnie ta Dafnia, jeśli chodzi o tego Amura i w ogóle ten Trempel i te technoplanty całe. Możecie łowić na miętę na każdej jednej miejscówce, ale na tą miętę to też będziecie łowić jakieś tam te karpledery i w ogóle różne te karpie. Jeśli chodzi o zanęty, bo to jest chyba jedno z najbardziej, z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o tego graskarpia, czyli amurę. Jeśli chodzi o zanęty, no to jeśli chodzi o zanęty, kiedyś dawno, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, nie było możliwości tworzenia tych zanęt, a więc ja najczęściej używałem Lucky Fishing. Do tej pory działa bardzo dobrze te Lucky Fishing. Czasami możecie złowić na te karp honey, czyli karp miód, no ale z tego musicie oczywiście sobie tam na najprostszy sposób, bo tutaj sobie tam zmieszacie, kupicie to, zmieszacie takie i tutaj o, bez żadnych tam pierdół i macie tam 10 sztuk tego tej zanęty. Mamy teraz do dyspozycji jedną z zanęt, która się nazywa Grass Silver Carp. Czyli to jest specjalnie stworzone, żeby właśnie łowić Amura albo tego Silver Carpia Motleya. To jest, tak według mnie, to jest bardzo dobra zanęta. Tak jak widzicie tutaj, nie to, to było to. Ona jest tworzona z alg i z kopru. Dlatego ja właśnie sobie stworzyłem tutaj z gliny. No możecie z tam, nie wiem, no z tego karp miód zrobić też podobną zanętę. Ja sobie zrobiłem z gliny i dodałem tutaj też algi i koper. Czyli też taką wersję możecie sobie tam spróbować, możecie sobie stworzyć na bazie też tego właśnie tam karp miód, czy tam na uniwersalnej też możecie sobie taką stworzyć. Czasami brały mi, ale te Grass Silver Carp, ta zanęta działała mi najlepiej. Teraz tak, jeśli chodzi o gruntówki, jeśli sobie tam ją wrzucę, mamy koszyk, mamy tą zanętę, no mamy jakiś tam, no, czy, no haczyk, trójka, to ja nie schodzę poniżej trójki. Jeśli to będzie ten trempel cały, czy zwykły karpiowy haczyk, to nie schodzę poniżej trójki, bo na dwójkę to tam dziadostwo się łapie, łowi i no to nie jest nigdy jakoś tam jakiegoś większego, no złowiłem tam jakieś 20 kilo, ale to jeden tam na 50 powiedzmy. Poniżej trójki nie schodzę na karpie, tutaj we Francji. Mamy właśnie tutaj założoną tą zanętę. Jeśli zarzucimy tam właśnie tą naszą wędkę, tutaj przy tej wędce, no dobra, wezmę ją do ręki. No niestety, ale nie mamy możliwości wyrzucenia zanęty. Tak jak widzicie tutaj w opcjach, pod klawiszem O możemy rzucić zanętę do wody. No niestety, tutaj przy wędce gruntowej nie mamy tej możliwości. Tutaj to jest moja wędka właśnie, na którą złowiłem tą moją trofkę. No tam obojętnie dziadowska. Tutaj mam zanętę przy wędce spławikowej właśnie na tego Grass Silver Carpia. Tam obojętnie haczyk i przynęta, ale jeśli sobie zarzucę wędkę spławikową, to pod klawiszem O, teraz jak ten spławik tam wstanie, to pod klawiszem O, jeśli wciśniecie klawisz O, możecie rzucić sobie kulki z tej zanęty, którą macie zamontowaną aktualnie. Ja tam rzucam sobie zawsze tam ze 3, 4, 5 kulek i no teraz to akurat był fuks jakiś tam, że coś tam w ogóle wzięło, ale tak jak widzicie, no od razu jakiś tam amur się wziął. No. To tak, żebyście pamiętali, że jeśli łowicie na wędkę spławikową, to pod klawiszem O
macie wyrzucanie tych kulek zanęty. Te kulki zanęty tam widzicie w prawym dolnym rogu, mam 9 i jestem taki podwójne kółko, powiedzmy linię kółka. Zawsze tam jak coś tam będzie z tego ubywać, na każdym jednym, na każdej jednej tej zanęcie jest chyba 5. To wtedy, jeśli ja tam sobie rzucam właśnie te kulki tutaj pod klawiszą, o tam 3, 4, 5, to nie wiem jak to tam ogólnie działa, bo nie mam jeszcze takiej znajomości, bo rzadko tego używałem. Czasami tam na jakieś inne rybki, no ale właśnie, no tak jak widzicie, no zaczęły się branie jakichś tam ryb. Pewnie nie zawsze to będzie, no tak jak widzicie, no zawsze coś tam się jakieś tam główienko złowi, teraz golden carp jakiś tam mały. Ale właśnie jeśli chodzi, dlatego dla mnie wędka numer 1 na te amury to jest wędka spławikowa. Tutaj na tej wędce używam grunt, no nie 2,52, tylko 2,5 metra. Od 2,5 metra do 3 metrów, czyli tak jak wam mówiłem w pierwszym odcinku, to jest dla mnie głębokość na te amury. 2,50 ja używałem takiej głębokości, takiego gruntu i na takiej głębokości złowiłem swoją trofkę tego amura. Dokładnie praktycznie w tym samym miejscu, 71-154, to był jakoś tu, nie wiem, gdzieś tu, no gdzieś koło tego rzucałem sobie właśnie tutaj na te takie drzewo, powiedzmy, które tam jakieś tam, no takie podwójne, na prawo od tego. To właśnie tutaj sobie tam rzuciłem jakieś tam kulki, sobie o tam porzucałem, nie wiem czy one działają, no widocznie chyba działają, bo złowiłem trofkę. No to nie była to duża trofka, jedna chyba tam z mniejszych, no bo moja 17,5 kg, no to tam do 25 kg to o wiele, wiele brakuje, to jest 1/3 wagi, no ale tak jak widzicie, coś tam, jakieś tam ryby będą wam brały. Nie wiem, czy to znowu będzie trofka, czy nie będzie, ale no lepiej, żeby nie była, bo nie chcę mi się męczyć, ale już widzę tutaj, tak jak widzicie, jak to przybliżyć, to było jakoś tak, nie wiem, żeby nie spieprzyła. No teraz będę się męczył to z jakimś amurem, ale to chyba właśnie amur jest, albo motlej, albo amur, bo taki wydłużone to ciało miało w tej wodzie. Dobra, podpłynę sobie łódką, tak właśnie łowiłem tą moją trofkę, bo po prostu no ta wędka jest za słaba, żeby tego amura wyciągnąć, i to jest 35 kg żyłka i do tego no wędka 30 kg z kołowrotkiem 40 kg, no to nie, to tu 29 kg było, no to sobie wyobraźcie, przygotujcie sobie bardzo dobre zestawy na tego amura, bo no po prostu będzie was ciągał ze słabszymi zestawami, z zestawami 20 kg, 25 to jest całkowite, absolutne dla mnie minimum, żeby tutaj iść na tego amura. Bo po prostu będziecie się męczyć strasznie z tym. To nie o to chodzi, żeby się z rybą męczyć, żeby ją tam godzinę wyciągać i to jeszcze jakiegoś tam amura takiego 17, 20, 25 kg. No to dla mnie to się mija w ogóle z celem. Zobaczymy co to w ogóle za ryba jest. Jak ją wyciągnę. No, z tamtym to się strasznie męczyłem. Tak będziecie widzieć na wideo. No to. Strasznie się męczyłem na tą wędkę, no po prostu potrzebuję lepszej wędki, tej meczówki. No tylko tyle, że te meczówki tutaj, czy tam spławikówki ogólnie, no to no, na mało rzeczy się nadają. Troszkę tam właśnie teraz lepiej jest z tymi wędkami spławikowymi na łowisku w USA i Kanadzie. Łowiska, którego jeszcze nie mam, ale może z czasem kiedyś sobie tam kupię. No nie ma hajsu na kupienie, no to łowimy tutaj to co jest dostępne. No i co, męczę się i męczę, ale w końcu go wyciągniemy. To nie jest tak, że on gdzieś tam mi tam ucieknie. No chyba, że będzie znowu jakiś ten bóg, tak jak to było w USA i Kanadzie, że no po prostu miałem jedną taką rybę z sary pistą po prostu, no i dzięki temu bugowi
Wyciągałem tą rybę ogólnie tam w USA i Kanadzie chyba z 45 minut. No i ostatecznie dzięki bugowi, który był w grze, że po prostu ryby spierdalały z wędki. Spierdalały z haczyka. No i właśnie to mi się przydarzyło, że nie, że mi uciekła. No. I tyle, po 45 minutach, no niestety. No ale trudno, co zrobić. Tak to czasem jest w życiu. Dobra, wychodź rybka z wody. Może być, że motlej. No chyba nawet motlej. No tak jak wam mówiłem, no motleje będziecie tutaj łowić, te leather carpie. To jest ryba, która mi tam jakoś też często właśnie z tymi amurami brała. Zaraz zobaczymy, jak tam wystawi swoją mordę z wody, no to będziemy widzieć, co to już dokładnie jest, bo jak na razie to pływa sobie tam. Ale tak jak widzicie, no spławikówka, rzucamy zanętę tą na mura i tego silver carpia motleja do wody i na spławikówkę 2,5 metra i bardzo, bardzo dobrze, bynajmniej mi to bardzo dobrze działa tutaj, jeśli chodzi o tego silver carp, grass carpia, no tego amura. Dobra, lecimy dalej znowu, no teraz będę się męczył. Dobra, widzimy się jak już go wyciągnę, bo znowu widzę, że się będę motał z tą rybą. Dobra, prawie ją mamy. To chyba jest motlej nawet, tak jak mi się wydawało, bo przez chwilę tutaj wystawił swoją brzydką mordę z wody i to chyba motlej będzie. No właśnie, no to tak jak widzicie, no będziecie łowić obydwa gatunki tych ryb. No niestety, no myślałem, że będzie grass carp jakiś tam fajny, a to no niestety, chyba będzie motlej. No bo no niestety, łusek to nie miało, jakieś tam drobne łuski miało, nie takie jak właśnie amur, że ma te łuski tam o wiele, wiele większe. No i też ciąga się na ten motlej, to w ogóle, no to jest jeszcze chyba silniejszy i większy od amura. Dobra, widzimy się jak już go wyciągnę, bo nie będę was tam zanudzał tymi takimi rzeczami. No zdecydowanie jest to motlej. No szkoda. Szkoda, ale dosyć fajny, taki duży. 25 kilo. Szybko zawijamy tą wędkę, bo tutaj coś tam na gruntówce jeszcze się działo. Nie wiem, czy to już uciekło, czy nie uciekło. Ta wędka zdecydowanie silniejsza, moja 40-kilowa. No ale tak jak widzicie, też te ryby potrafią uciekać. No. No tak to już jest. No bez łódki tutaj chyba, no tak bynajmniej dla mnie, nie wiem, może macie te wędki jakieś tam premium, co są w ogóle jakieś tam super, super OP, ale to jakoś tam wam lepiej to będzie wychodziło. No ja niestety na te wędki, które mam, które posiadam, no to będę je ganiał z łódki, tyle z pontonu, no niestety. Zobaczymy, co to jest za rybka, ale tak jak widzicie tutaj też, jeśli no tam gdzie zarzucicie zanętę,
Nie, na wędkę spawikową to po prostu sobie rzućcie w to samo miejsce gruntówkę. O, taka moja rada. Dobra, zobaczymy co to jest. Jak zwykle, lajkujcie, dislajkujcie, no jak się nie podobały moje metody połowu tego amura. Dajcie w komentarzach, jeśli macie jakieś tam swoje metody, albo miejsca, albo zanęty, przynęty i takie właśnie rzeczy. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. No, tym razem to chyba będzie, chyba też nie będzie, no to też motley. Tylko chyba mniejszy, no troszkę mniejszy. Dobra, trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!